Temat: budowa Gdyni i Eugeniusz Kwiatkowski. Po odzyskaniu wolności w 1918 roku granica polska na północy sięgała aż do Morza Bałtyckiego. Dostęp do morza w porównaniu ze współczesnym mieliśmy dość ograniczony, bo to zaledwie 140 km. Brakowało nam polskiego portu. Gdańsk z pięknym, historycznym portem jako wolne miasto znalazł się poza granicami Polski. To miasto posiadało własną władzę i choć miało funkcjonować jako miasto przyjazne tak samo dla Niemców, jak i Polaków, w rzeczywistości było nieco inaczej. Należało więc znaleźć miejsce odpowiednie, gdzie mógłby powstać nowy polski port. Wybrano Gdynię, małą, malowniczą wioskę rybacką. O atrakcyjności Gdyni zdążyli już się przekonać Polacy, wybierali się w to miejsce i traktowali je jako nadmorskie letnisko. Warto tu wspomnieć generała Józefa Hallera, który symbolicznie dokonał ponownych zaślubin Polski z morzem. To wydarzenie miało miejsce w lutym 1920 roku. Wrzucił wówczas do Bałtyku pierścień, który otrzymał od polskich rzemieślników. Rok później, w 1921, pomimo wielu trudności, z którymi borykała się wówczas Polska, rozpoczęto budowę miasta i portu w Gdyni. Już w sierpniu 1923 roku zawinął tu pierwszy oceaniczny statek. Nazywał się Kentucky. Jednak dopiero gdy ministrem przemysłu i handlu został Eugeniusz Kwiatkowski, prace nad budową nabrały tempa. To był wspaniały człowiek. Jako żołnierz walczył w legionach polskich w czasie I wojny światowej. Był chemikiem, premierem, ale przede wszystkim kochał swój kraj, kochał Polskę i pracował dla kraju nawet po II wojnie światowej, gdy Polska była pod panowaniem obcego mocarstwa. To człowiek, który jest dzisiaj kojarzony głównie jako budowniczy Gdyni. Jednak to jest zbytnie uproszczenie. Pamiętajcie, kochani, po wielu latach biedy, rozbiorów, walki o wolność, po wyniszczającej I wojnie światowej, nasz kraj był osłabiony gospodarczo. Brakowało właściwie wszystkiego z wyjątkiem wolności. Dzięki Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu i pracy jeszcze innych polityków, nasz kraj wyszedł z tej biedy bez najmniejszej pożyczki z obcego banku. To był prawdziwy sukces gospodarczy. Był pomysłodawcą i realizatorem największej inwestycji w II Rzeczypospolitej. To był plan czteroletni. To wielkie wyzwanie techniczne i gospodarcze. To wówczas powstało wiele nowoczesnych zakładów przemysłowych. Takich jak huty, zakłady lotnicze w Mielcu, zakłady samochodowe, zakłady zbrojeniowe, chemiczne, zakłady azotowe. Powstała wówczas Stalowa Wola. Dzięki tym inwestycjom pracę znalazło tysiące ludzi. Polska gospodarka rosła w siłę. Niestety wybuch II wojny światowej zatrzymał budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dzięki staraniom Kwiatkowskiego Gdynia stała się jednym z najnowocześniejszych portów na Morzu Bałtyckim. Do budowy potrzeba było wielu rąk do pracy. Gdynia się zaludniała. Od wioski rybackiej rozwinęła się w prężnie prosperujące, działające miasto. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miasto liczyło już 120 tysięcy mieszkańców. Odtąd Polska mogła sprzedawać drogą morską swoje towary na cały wielki świat. Dzisiaj przy nabrzeżu można podziwiać wspaniały trzymasztowiec, żaglowiec Dar Pomorza. Zakupiony został z darów w okresie międzywojennym. Obok tego pięknego statku stoi dumnie Dar Młodzieży. To okręt szkoleniowy szkoły morskiej, która znajduje się właśnie w Gdyni. Gdy kiedyś zapragniecie studiować na przykład na tej uczelni, z pewnością popłyniecie w rejs tym wspaniałym żaglowcem i przekonacie się dopiero, czym tak naprawdę jest okno na świat. I tego, i takich właśnie przygód, kochani, życzę Wam. Bywajcie, do zobaczenia na następnej lekcji w kanale Prosta Historia. Dużo radości.